Do Cebularza Lublin zdecydował się dołączyć mistrz międzynarodowy Henryk Dobosz, 71-letni zawodnik, który urzęduje aktualnie w Austrii. No, powiem tak, osobiście nie miałem okazji spotkać, ale z opowieści słyszałem o tym zawodniku. No, jeden z niewielu zawodników pochodzących z Lublina, który zgarnął tytuł międzynarodowy. No i w tym nagraniu pokażę wam, jakim koksem pan Henryk jest. Tutaj poszła partia angielska. Nastąpiło e5, skoczek c3, skoczek f6 i skoczek f3. Skoczek f3 jest to grywalny wariant, ale no trzeba dobrze wiedzieć, jak tutaj zareagować, ponieważ no zawsze jest ta opcja, żeby tego skoczka z f3 przeganiać, co nie? Więc to e4 zostało tutaj zagrane. No i teraz biały odpowiedział ruchem skoczek g5, więc jest tutaj oczywiście duża presja nałożona na piona e4. No i właściwie wygląda to, jakby czarny miał mieć przypał, co nie? No bo ciężko tego piona zabezpieczyć. Natomiast czarny wrzucił w tej pozycji posunięcie b5, więc tak jak widzicie, już w czwartym ruchu atmosfera jest tutaj podkręcana. No i ta presja na piona c4 jest bardzo ważna. O co chodzi? Przede wszystkim chodzi o to, że jeżeli pion zbije, no to wtedy czarny całkowicie dominuje tutaj sytuację w centrum. No i to jest oczywiście ogromny atut. Jeżeli tutaj skoczek zbije na b5, no to wtedy ta sama historia, czyli czarny zyskuje to bardzo istotne tempo, żeby zagrać c6. No i tutaj muszę wam dać ważną informację, bo teraz łatwo jest te wszystkie rzeczy sobie ogarnąć. Odpalasz czeskoma, masz stockfisha, stockfish ci powie, a walisz b5, jest fajnie, no ale to jest partia z 1974 roku. W tamtych czasach no nawet problemem było, żeby książki jakieś debiutowe ogarnąć. To nie było takie hop-siup, więc zawodnicy w dużej mierze po prostu samodzielnie czy z kolegą siedzieli i analizowali te debiuty, żeby wiedzieć, co grać. Więc w dużej mierze to była po prostu własna inwencja twórcza. Taka śmieszna historia mi się przypomniała, kiedyś mi trener opowiedział o jakimś arcymistrzu z Francji, co jeździł po turniejach i miał po prostu takie notesy, że miał pospisywane swoje analizy, że miał notes tam obrona sycylijska, wariant Najdorfa, notes obrona francuska i wiecie, wszystkie warianty pospisywane, żeby sobie powtarzać przed partiami. No i ktoś mu zawinął walizkę gdzieś tam na dworcu, no i mu się zeszło chyba 2 lata, żeby odtworzyć te notatki, więc no tak jak widzicie, inne czasy. No dobra, natomiast tutaj jeszcze trzeba zwrócić uwagę na co by było, gdyby tutaj skoczek zbił na e4. No wtedy oczywiście pionka można zakosić i później wrzucić d5 i centrum znowu będzie w rękach czarnego. Więc arcymistrz grający białymi stwierdził, że w sumie ten pion na c4 to jest dosyć istotna kwestia, więc dobrze by było tego piona zabezpieczyć. No i w partii nastąpiło posunięcie b3. No i ten pion c4 faktycznie został obroniony. No to cóż, słowo się rzekło, trzeba pójść tutaj za ciosem, no i pan Henryk przywalił tutaj posunięciem b4. No i teraz arcymistrz się wycykał, no bo branie piona na e4 okazuje się być no, podejrzaną decyzją. No bo teraz h6 i owszem, można tutaj wtrącić bicie, no ale hetman odbije, no i po prostu widły. Ta wieża na a1 jest niebroniona, no i pozycja białemu się teraz sypie. Więc tak jak widzicie, arcymistrz no, popełnił gafę już na samym starcie partii. No teraz tego typu rzeczy się nie zdarzają, no bo zawodnicy oczywiście kalibru IMGM siedzą ze stockfishem, no i no nie da się po prostu kogoś zagiąć tak w piątym ruchu, no bo każdy
wiedzę ma na poziomie tam 3200 elo, co nie, jeżeli chodzi o te początkowe ruchy, więc pod tym względem szachy bardzo, bardzo się zmieniły. Teraz ta inwencja twórcza zawodników przełożona została na dalsze fazy partii. No i teraz w partii bardzo logiczne koniec C5 nastąpiło. Komputerek jest tutaj bardziej fanem zagrania D5. No i trzeba powiedzieć, że D5 jest tutaj dosyć wrednym podejściem, ponieważ przede wszystkim ten skoczek na H3 jest tutaj bardzo słaby, no, jest beznadziejnie ustawiony, no i oczywiście goniec bije H3, tak po prostu grozi, no bo oczywiście będzie można wtedy zrujnować strukturę pionową białego. Dobra, natomiast w partii goniec C5 też logiczne podejście, oczywiście presja na punkt F2, przygotowanie roszady, no cała pozycja czarnego wygląda bardzo zdrowo, no a biały to pozycja białego wygląda jakby arcymistrz robił tutaj jakieś losowe ruchy w debiucie. No i w partii D4 czarny zbił w przelocie, hetman tutaj odbił, no i po prostu roszada. No i to mi się bardzo podoba, rozwój figur, zabezpieczenie króla, logiczne podejście do partii. Biały wystawił gońca na B2, no i teraz poszło goniec B7. No i widać już, że te gońce będą działały naprawdę bardzo, bardzo mocno w kierunku skrzydła królewskiego. Goniec B2... No, najlepszym chyba pomysłem, no to było mimo wszystko zostawienie tego gońca tutaj, bo D6 tak czy siak czarny prędzej czy później będzie musiał zagrać, a dzięki temu, że goniec na chwilę zostanie na C8, no to jeszcze będzie ta presja na skoczka z H3, więc to jest delikatny atut. No ale goniec B7, ciężko się do tego przyczepić, biały skoczek D2, nastąpiło tutaj D6, no ten skoczek cały czas stoi na tym H3 idiotycznie, no i skoczek BD7. No i teraz myślę, że już widać, jak głupio biały pograł w debiucie. Tego od razu nie widać, no ale biały tutaj się wycofywał skoczkiem, tutaj tym skoczkiem drugim zrobił taki manewr, więc widać, że biały natracił bardzo dużo czasu. No i to jest oczywisty kłopot. No i teraz czarny za ten czas elegancko wszystkie lekkie figury rozwinął, króla zabezpieczył, no i teraz czas przejść do jakichś konkretów. Oczywiście pan Wolfgang stara się tutaj nadgonić, no i zdecydował się na skoczek F4, no i czarny przechodzi do uderzenia, czyli skoczek E5. No i to jest właśnie problem braku rozwoju figur. Czarny szybciej wprowadził figury do akcji, zaczyna już stwarzać groźby, a biały no nie ma jak się odkuć, nie ma jak skontrować, no bo po prostu musi tracić czas na rozwiązywanie swoich problemów. No i tym oczywistym problemem jest hetman na D3, który podwisa, no i w partii hetman się wycofał, no i tutaj pan Henryk zaplanował no coś pięknego. I okazuje się, że tutaj dobrej obrony nie ma, nawet jeżeli biały zauważy, co tutaj czarny knuje. Ponieważ problemem jest ten król w centrum i potrzeba przynajmniej dwóch posunięć, żeby tego króla zabezpieczyć. A co bardzo ważne, nie można zrobić długiej roszady, no bo właśnie ten skoczek poszedł na G4, jest presja na F2, no więc długa roszada jest samobójstwem, a zrobienie krótkiej roszady, no z tym po prostu biały się nie wyrabia, zabraknie jednego ruchu. Szachy to tragedia jednego tempa. I w partii poszło goniec E2, na co czarny odpowiedział genialnym goniec bije E3. Bardzo fajny plan, ponieważ teraz tą ofiarą czarny sprawia, że król białego do końca świata zostanie w centrum. No bo zauważcie, że ten skoczek zabezpiecza pole F1 oraz zabezpiecza pole D1. Czyli
ni w te, ni we w te. No nie ma jak tutaj zrobić roszady, a materialnie to jest tylko jeden punkcik w plecy. Na skoczek na E3 jest naprawdę potężny. No i najważniejsze, że król białego nie ma jak się teraz ewakuować. W partii hetman C1, no to czego tutaj jeszcze brakuje? Oczywiście hetmana. Hetman musi tutaj wkroczyć do akcji, żeby nałożyć presję na pozycję białego. No hetman oczywiście najsilniejsza figura w ataku. No i nastąpiło hetman G5, czyli pan Henryk atakuje tutaj po kolejnych słabościach. Jest presja na F4, jest presja na G2, no i biały oczywiście ma problemy. W partii skoczek F1 i teraz najzwyczajniej w świecie czarny zgarnia trzeciego pionka. Więc skoczek bije G2, skoczek bije G2, hetman bije G2. No i tutaj, cóż, ten król na E1 no nie ma prawa przeżyć, ale no jeszcze trzeba to odpowiednio udowodnić. W partii bicie na E5, no to wieża tutaj wkroczyła na E8, jest presja po linii E, no kolejna bardzo ładna ofiara. W partii skoczek G3. Próba zabezpieczenia tej wieży z H1 skoczkiem, no ale teraz wieża z E8 wkracza na E5, no i jeszcze robi miejscówkę dla wieży na E8, żeby jeszcze mocniej przycisnąć tutaj po linii E. W partii król D2, ewakuacja, no ale król tutaj daleko nie pójdzie, no a w partii hetman F2, proste a skuteczne. Hetman G1, próba wymiany hetmanów. No to jest faktycznie jeden z lepszych sposobów na defensywę, bo bez hetmanów każdy atak staje się znacznie słabszy. W partii szach, król ewakuacja, ostatnia figura wkroczyła do ataku, no to jest piękny obrazek, prawda? Wszystkie figury czarnego super aktywne, wieża E1, no to tutaj trzeba wejść do akcji. Hetman F1 w partii, oczywiście hetmany znowu nie są wymieniane, wieża G1, hetman C3 szach, no i partia zakończyła się naprawdę eleganckim, genialnym uderzeniem. Wieża bije G3. No i teraz goniec wkracza na E4 w kolejnym ruchu, no i po zawodach. Więc tutaj biały już się poddał. Jeżeli wieża G3, no to szach. Jeżeli zasłona, to bicie z następnym biciem na E1. No i po prostu pozycja białego jest totalnie beznadziejna. I tutaj strona szachy polskie pana Henryka. No ja nie jestem jakimś świetnym historykiem szachowym, ale mam wrażenie, że z Lubelszczyzny to nie było nawet 10 IM-ów, GM-ów. Tak mi się wydaje. Arcymistrz to chyba był jeden, Marcin Dziuba, i nie wydaje mi się, żeby był jakiś kolejny zawodnik z Lubelszczyzny, no chyba że jakoś dawno temu i po prostu nie kojarzę, że stąd pochodzi. No i zobaczcie, że tutaj lista osiągnięć no robi wrażenie. Nawet w Mistrzostwach Polski 9 medali w drużynowych pan Henryk zgarnął, 4. miejsce w Mistrzostwach Świata studentów, no tutaj lista wygranych w turniejach też gruba, Mistrzostwa Polski w szachach szybkich, srebrny medal, w błyskawicznych też srebrny medal, no także klasa, no i pik rankingowy w ogóle pan Henryk osiągnął w 2003 roku, co ciekawe, no a tak jak widzicie, rocznik 53, także po 40 jak najbardziej zawodnicy też potrafią naparzać w szachy. Wstępnie sobie z panem Henrykiem trochę mailowo pogadaliśmy. On teraz urzęduje w Austrii, szkoli uczniów. Tak jak widzicie, ma też nawet międzynarodowy tytuł trenera, nadawany tutaj przez FIDE. Wstępnie pan Henryk dał znać, że mógłby jakieś zajęcia dla klubowiczów na Zoomie zrobić, czy coś takiego. Także zobaczymy. Może będzie fajna opcja na współpracę. Oczywiście będę informował co i jak na
klubowym Discordzie. No, pan Henryk, technikę myślę, że całkiem nieźle ogarnia, jak na rocznik 53. Może uda mi się tam Discorda mu odpalić i może na Discordzie też się będzie udzielał. Także cóż, mamy pierwszego mistrza międzynarodowego w klubie. Zobaczymy, kiedy pojawi się pierwszy arcymistrz. I przy tej okazji mam kolejne bardzo fajne ogłoszenie klubowe. Mianowicie 29 stycznia startują ferie i na Lubartowskiej są fajne warsztaty, taka kuźnia talentów, tam muzyka, ceramika, jakieś stolarskie są zajęcia. No i też chcą tam zrobić szachy. Bardzo fajna idea, mi się to podoba, więc od poniedziałku do piątku ferie. Od 18 do 20 będą spotkania szachowe, głównie takie bardziej towarzyskie, żeby się spotkać, pograć sobie w szachy, ale też będzie jakiś koordynator, żeby coś tam sensownego porobić, może jakieś zadania, może jakiś luźny trening, może jakieś małe porady. Więc Lubartowska 77 zapraszam, wstęp jest wolny, bezpłatny, 29 stycznia ja tam się pojawię na 2 godziny, będzie możliwość pograć w szachy, pogadać i tak dalej, no takie na luzie spotkania. I na koniec ferii, czyli tutaj mamy właśnie 29 do 2 lutego są te spotkania, od 5 do 9 też i 11 lutego robimy turniej oficjalny, zgłoszony do FIDE, szachy szybkie, będzie możliwość zdobycia 5. i 4. kategorii szachowej, no i będzie też możliwość zdobycia rankingu FIDE w szachach szybkich, będzie możliwość zgolenia IEMA z rankingu, także grzech nie skorzystać. Tutaj oczywiście komunikat, harmonogram macie na stronie, więc wszystko możecie sobie odpalić. Bardzo fajna inicjatywa, także jak tylko do mnie przedzwoni, no to od razu ogarnąłem temat. Cebularz Lublin się tutaj zaangażował. Bardzo fajna inicjatywa. Nie wiem jeszcze, kto będzie w inne dni koordynował. Ja już się zapowiedziałem, że na 100% pojawię się 29 stycznia i 8 lutego, bo w pozostałe dni mam komentowanie, więc nie dam rady, ale jak coś się zwolni, to też wpadnę. Nie wiem jeszcze, kto w pozostałe dni będzie koordynował, ale szachy na pewno będą, więc jak szachiści wpadną, to na pewno będzie co porobić. Także cóż, do zobaczenia.